Dramatyczna akcja ratunkowa na Bałtyku. Szereg zmian od 1 lipca. Dantejskie sceny we Francji. O tym w dzisiejszym popołudniowym wydaniu programu WP News Kinga Lewandowska. Zaczynamy. Połączył wyspy Uznam i Wolin i jest kluczową inwestycją ułatwiającą podróż z i do Niemiec. Dziś nastąpiło uroczyste otwarcie tunelu pod Świną u wybrzeża Bałtyku. Na miejscu byli obecni inwestorzy, wykonawcy, a także politycy. Między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wszystkie regiony Polski muszą się rozwijać i dążyć do tego najwyższego poziomu. I będziemy szli tą drogą, powtarzam. I to dotyczy tej ziemi, a może nawet szczególnie tej ziemi. To dzień historyczny, jak sądzę, w pamięci wszystkich nas, kiedy nasze wyspy, wyspa Uznam i Wolin, w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Teraz z WP News o dramatycznej akcji na Bałtyku nie żyje 7-letnie dziecko, które wypadło z promu Stena Spirit, a także jego matka usiłująca je uratować. Policja prosi wszystkich świadków zdarzenia o informację, jak doszło do tego, że ofiary wypadku wypadły za burtę. Na początku zarówno kobietę, jak i chłopca udało się wyciągnąć z wody, ale zmarli kilka godzin później. Prom płynął z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Nowa pensja minimalna, program dla osób planujących kupno mieszkania, koniec z maseczkami w przychodniach. To tylko część zmian, które nastąpią już w lipcu. Zadowoleni będą także kierowcy. Zresztą proszę się przekonać. Od jutra pensja minimalna wzrośnie z 2709 zł do 2784 zł netto. Rząd zobowiązał się do tego z uwagi na inflację, która według wstępnych szacunków w czerwcu wyniosła 11,5%. 3 lipca w życie wejdzie także nowy rządowy program mieszkaniowy Bezpieczny Kredyt 2%. Rozwiązanie skierowane jest dla osób poniżej 45 roku życia, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Oprocentowanie kredytu ma być 4-krotnie niższe od normalnego. Różnicę ma wyrównywać rząd. Jutro kierowcy motocykli i samochodów osobowych nie będą musieli już płacić za przejazd państwowymi odcinkami autostrad A2. Tańsze będzie także samo paliwo, bo Orlen wystartował już z wakacyjną promocją. Do końca wakacji uczestnicy programu Witaj zatankują z rabatem minus 30 groszy na litrze, a posiadacze karty dużej rodziny minus 40 groszy na litrze. Rabat dotyczy łącznie maksymalnie 200 litrów miesięcznie. Zmiany dotyczą także ochrony zdrowia. Jutro kończy się stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza, że w placówkach medycznych nie trzeba będzie zasłaniać nosa i ust. Cały czas jesteśmy przygotowani na ewentualne kryzysy, ale w tej chwili nie widać większego zagrożenia epidemicznego. Ale największy zwrot nastąpi dopiero za kilka miesięcy. Dziś prezydent Andrzej Duda potwierdził, że wybory parlamentarne odbędą się najprawdopodobniej w październiku. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nie było jedynym tematem poruszonym dziś przez ministra zdrowia. Adam Niedzielski zapowiedział surową walkę z masowym wystawianiem e-recept i przedstawił konkretne kroki w tym kierunku. Zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami, jeden lekarz będzie mógł wystawić maksymalnie 300 e-recept w ciągu 10 godzin i to łącznie 80 pacjentom. Resort zdrowia podczas kontroli odkrył, że kilku medyków wystawiało nawet 1000 druczków dziennie, co w dwóch przypadkach mogło doprowadzić do śmierci chorego. Sprawy te zostały skierowane do prokuratury. Nie Donald Tusk, a Rafał Trzaskowski powinien zostać premierem, jeśli wybory wygra opozycja, uważają Polacy. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Smartscope dla portalu Interia. Drugie miejsce zajmuje obecny lider PO, a trzecie Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak. Ale z badania wynika, że ponad 40% badanych woli, by na czele rządu nie stał żaden z polityków opozycji. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok dla Jerzego S. Kara dotyczy prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Aktor w październiku ubiegłego roku spowodował lekką kolizję z motocyklistą. Ostatecznie Jerzy S. ma zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny, 6 tysięcy złotych na cele charytatywne i 4 tysiące złotych kosztów sądowych. Otrzymał także zakaz prowadzenia pojazdów. Setki zatrzymanych, gigantyczne zniszczenia i obawa o to, co dalej. Za nami kolejna...
Konfederacji ONZ przygląda się problemowi dyskryminacji rasowej w kraju, bo protesty są reakcją na śmierć nastolatka zastrzelonego podczas policyjnej akcji. Płonące auta, splądrowane sklepy, niszczone szkoły, biblioteki i komisariaty. Tak wyglądała Francja trzeciej nocy zamieszek po śmierci nastolatka, który zginął z rąk policjanta. Najbardziej agresywni uczestnicy zamieszek atakowali wszystkich, którzy stanęli na ich drodze. Żandarmów, policjantów i dziennikarzy. Francuskie MSW poinformowało, że rannych zostało ponad 200 funkcjonariuszy. To właśnie oni są w tej chwili grupą wzbudzającą coraz większą niechęć, o czym mówili sami demonstranci. Moje najstarsze dziecko ma 11 lat. Za kilka lat to ono może umrzeć od rany postrzałowej. 17-latek, który zginął, miał zachowywać się agresywnie i nie zatrzymać się do kontroli. Ale część osób nie ma wątpliwości, że całe zdarzenie ma charakter rasistowski. Nie jesteśmy uważani za Francuzów. Oni patrzą tylko na kolor naszej skóry i to, skąd pochodzimy. Nawet jeśli urodziliśmy się we Francji. Zamieszki dotyczą już nie tylko Nanterre, gdzie doszło do tragedii. Na ulicę wychodzą także mieszkańcy Marsylii, Lille czy Strasburga. Pytanie, czy tak brutalna odpowiedź na przemoc będzie w stanie skutecznie jej przeciwdziałać. Czy rosyjski generał wiedział o planowanym buncie grupy Wagnera? Te plotki pojawiają się już od kilku dni. Dziś jeden z czołowych amerykańskich portali ogłosił, że Siergiej Surowikin był ważnym członkiem najemników. Informacje o tym, jakoby rosyjski generał Siergiej Surowikin był tajnym członkiem grupy Wagnera, podał amerykański portal CNN. Doniesienia w jego sprawie są sprzeczne. Część mediów twierdzi, że mężczyzna został aresztowany. Z kolei jego rodzina zapewnia, że pozostaje z nim w kontakcie. Wojskowy, który odpowiada między innymi za plan masowych ostrzałów ukraińskiej infrastruktury cywilnej, ostatni raz widziany był w sobotę. Słynna modelka Naomi Campbell w wieku 53 lat ponownie została mamą. Gwiazda na co dzień strzeże swojej prywatności i nie podzieliła się szczegółami narodzin, ale prawdopodobnie doczekała się synka dzięki pomocy surogatki. Celebrytka ma już 2-letnią córkę, która przyszła na świat w ten sam sposób. Śnieg w kolorze arbuzowym pojawił się w niektórych częściach pasma górskiego w Utah w Stanach Zjednoczonych. Różowy puch zainteresował turystów, którzy zastanawiają się, czy jest on szkodliwy. W rzeczywistości okazał się zupełnie niegroźny, bo za nietypowy odcień odpowiadają algi. Te, by chronić się przed promieniami UV, zmieniają kolor na czerwony, przy okazji barwiąc podłoże. WP News jeszcze prognoza pogody. Dziś ciepło do 28 stopni, nocą proszę spojrzeć przelotne deszcze i burze. Na termometrach od 12 kresek w Szczecinie do maksymalnie 17 w Krakowie i Katowicach. Jutro ochłodzenie. Słońce skryje się za chmurami, będzie także sporo deszczu i burz. Temperatury od 22 do maksymalnie 25 stopni, najcieplej na południu i południowym zachodzie. W niedzielę jeszcze chłodniej czekają nas opady i temperatury oscylujące w granicach 20-24 stopni. To wszystko na dziś i w tym tygodniu z WP News wracamy w poniedziałek o 11.50 i 16.50. Kinga Lewandowska, dziękuję. Dobrego weekendu.